Cześć, ja jestem Ren i dzisiaj nauczę was podstaw grania na flecie, co się zowie kawal bułgarski. Oczywiście jest zbyt dużo rzeczy, żeby opowiadać o nich tak w jednym filmiku, jeśli chodzi o grę na instrumencie, ale opowiem o tym, co jest najtrudniejsze. Czyli jak właściwie wydać z tego dźwięk, jak zadąć w kawal bułgarski, bo to jest tak naprawdę najtrudniejszy element gry na tym strasznie fajnym instrumencie. Także zaczynając od podstaw. Kawal bułgarski to jest flet bułgarski, jak nazwa wskazuje, aczkolwiek są też różne inne odmiany kawali z innych krajów. Kawal bułgarski konkretnie wygląda, no, to nie jest tradycyjna forma kawala bułgarskiego, tylko moja jego interpretacja zrobiona z rurki miedzianej, ale technicznie rzecz biorąc kawal bułgarski jest to rurka z dziurkami po prostu wywierconymi, więc po prostu rurka z dziurkami, tak? Nie ma tutaj nic specjalnego, nie ma gwizdka jak we fletach blokowych, czy whistlach, czy w innych rodzajach różnych fletów ludowych, więc pod kątem konstrukcji jest to całkiem prosty flet, ale właśnie przez to, że jest prosty w konstrukcji, jest trudny w graniu. Znam parę osób, które twierdzą, że to jest jeden z najtrudniejszych fletów w ogóle do nauczenia się. Na pewno nie jest prosty, ale nie jest też na pewno najtrudniejszy. Wydaje mi się, to jest moje odczucie i też odczucie kilku osób, które znam, że łatwiej jest zadąć na kawalu niż na przykład na flecie poprzecznym. Zacznijmy od właśnie tego, jak ułożyć usta, żeby na tym w ogóle zagrać. Najpierw pokażę, jak to wygląda i brzmieć powinno, jak się na tym gra. Więc tak, usta układamy mniej więcej w taki sposób, trochę jak do takiego niskiego gwizdu, jakbyście chcieli gwizdząc wydać taki niski ton, czyli nawet jeżeli nie umiecie gwizdać, to po prostu spróbujcie ułożyć swoje usta w taką literę O, no, coś mniej więcej. Taki trochę dzióbek trzeba zrobić, właśnie jak do gwizdu, i usta muszą być raczej nie spięte wąsko, tylko raczej otwarte trochę szerzej właśnie. Okej. No i teraz pojawia się część trudniejsza. Czyli tak, trzeba. No to jest taka rurka, żebyście widzieli gdzie mniej więcej co ten. Jak to układać. Oczywiście to jest odpowiednik tej końcówki po prostu fletu. Więc bierzecie sobie taką końcówkę fletu rurki i przykładacie do lewej lub prawej strony ust, zależnie od preferencji, większość osób gra przy użyciu prawej strony ust. Także bierzecie taką rurkę i jak już ułożycie usta w ten kształt O, to przykładacie rurkę do wybranej strony ust w taki sposób, by rurka ciasno dolegała do skóry, do ciała, żeby nie było tutaj żadnych przerw z boku do góry, tutaj nic, a ciasno dolegać do ciała. Jak już ta rurka ciasno dolega do ciała, upewnijcie się, że krawędź tnąca w kawalu, tutaj w tej rurce nie ma, ale no, ogólnie krawędź tej rurki, tak, znajduje się w połowie tego otworu ust, czyli no, trochę słabe światło, ale widzicie? No i tak, jeszcze istotna kwestia jest taka, że to ta rurka, jak widzicie, nie jest prosto, tak? Nie jest bokiem, tak całkiem, tylko to jest taki mniej więcej kąt 45 stopni od linii wprost waszych ust, tak? Czyli coś pomiędzy takim położeniem, a takim położeniem. Tak mniej więcej 45 stopni. Oczywiście to nie wydaje za dużo dźwięku, no bo to jest taki malutki kawałek. Ale znaczy w sumie nawet by się dało, tylko trzeba zatkać chyba. No, można. Więc jeszcze raz. Układamy usta w taką literę O, jak do niskiego gwizdu. Okej, okay, w ten sposób.
przykładacie rurkę do wybranej strony ust, lewej lub prawej, pod kątem 45 stopni, mniej więcej, ciasno przylegając do ciała i dmuchacie. Aha, no i krawędź oczywiście musi być w połowie tego otworu ust. Ok? Dobra. No i to w sumie chyba tyle. Oczywiście jeszcze zależnie od tego, jaki chcecie wydać rejestr na kawalu, bo kawal ma kilka rejestrów, ma niskie, średnie i wysokie dźwięki. Im niższy rejestr, tym otwór tych ust powinien być większy, a im wyższy, tym powinien być mniejszy. No i to w sumie chyba tyle. Z innych kwestii. No to tak, na pewno się nie poddawajcie, bo to nie jest proste. W sensie mi to zajęło jakieś 2 dni takich dosyć intensywnych prób, zanim w ogóle wydałem jakikolwiek z tego dźwięk, zanim w ogóle w to zadałem. No i potem miesiące tak naprawdę praktyki, żeby to jakoś dobrze opanować, tak? Żeby się z tym już nie męczyć, nie zastanawiać się, tylko żeby po prostu to się robiło samo, tak? Poprzez pamięć mięśniową czy cokolwiek. Więc ćwiczcie i ćwiczcie. I ćwiczcie, jak wam wyjdzie. Jak wam wyjdzie, to jeszcze trochę poćwiczcie, potem odpocznijcie, potem znowu poćwiczcie i w końcu załapiecie, w końcu się przyzwyczajicie. Także tak to wygląda. I naprawdę nie jest to tak trudne, jak się wydaje. No a co do grania swoimi palcami, wiele osób zastanawia się, po co są te dziurki na początku, jeżeli ktoś ich nie poinformuje. Te ostatnie na końcu, tutaj dwie i dwie z boku. One nie służą do niczego, na nich się nie gra. To jest taka... Już opowiadałem w poprzednim filmiku o kawalach o tym, także... Nie skupiajcie się na tym specjalnie, to jest właściwie głównie do strojenia, także nie interesuje was to, jeśli tylko gracie. Natomiast co do samych palców, bo to jest już trochę inna sprawa, wiele osób na początku próbuje trzymać palce w ten sposób, zatykając opuszkami otwory i to nie jest dobra technika, ponieważ no, jak możecie widzieć po ułożeniu tej dłoni, nie jest to wygodna pozycja dla dłoni i palców, więc na kawalu bułgarskim gra się raczej tak, że lewa dłoń owszem zatyka opuszkami, te 3 otwory, kciuk na dole, tak, kciuk otwór na dole, tutaj 3 opuszki na górze, lewą dłonią, a prawa dłoń zakrywa pozostałe 4, ale zakrywa je nie opuszkami palców, tylko tą częścią palców, tą właśnie częścią palców, którą nie mam pojęcia jak nazwać, ale widzicie o co chodzi, prawda? Oczywiście dziurki muszą być dobrze zatkane. No i gracie. I to by właściwie chyba było na tyle. Także jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, ja wam postaram się odpowiedzieć. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, na przykład jak grać na kawalu tak, żeby brzmiał jak trochę jak klarnet, to też mogę zrobić o tym odcinek.